Witam. Jest to Major, czyli radio MOD 759-2, czyli odpowiednik Dana. Niech, jeśli ktoś mi powie, że przestrojenie tego radia jest bardzo proste, to powiem tak, niech je przestroi i nagram filmik. Głowice w tym akurat odbiorniku, tego wyłączę, momencik, bo mam zasilacz podpięty zamiast baterii. W tym odbiorniku akurat głowicę trzeba przesypać praktycznie całą, żeby móc ją ruszyć, no ugryźć. Ten odbiornik był robiony wyłącznie na pasmo te stare OIRT. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kondensatorów. Dodatkowo trzeba zamontować tutaj trymer i no i zacząć je stroić, nie? Radyjko jest teraz przestrojone, gra idealnie, nawet łapie zakres troszeczkę więcej niż powinno łapać, czyli od 87,5, czyli 87,5, a łapie gdzieś tak od 86 do 110 nawet megaherców. Taki szeroki zakres mi wyszedł, ale to jest kwestia może dlatego, że idzie z zasilacza. Zasilanie mam, no 7,5V tutaj puszczam, tyle co może pójść tutaj z baterii, ale no zobaczymy. Lepiej niech będzie więcej łapać na zasilaczu niż z baterii, potem by miało mniejsze napięcia i mniej łapać. A więc tak, co trzeba zrobić w tym modelu? Dana MOD 728-2, filtr wejściowy C415, jeśli jest gwiazdka tutaj, momencik, zamontujmy kamerkę, jest tak, C415, jak już powiedziałem, że jak już jest gwiazdka, to może być montowany, ale wcale tego kondensatora nie musi tam być. Albo może być inny. 33 pico farady zmienić na 15 pico. C400 tutaj, o tutaj, 82 pico zmienić na 36 pico. C401, 47 pico zmienić na 24 pico. C402, 120 pico zmienić na 68 pico. To jest układ sam wejściowy przed anteną, przed wzmacniaczem. Układ wzmacniacza WC wysokiego C403, 33 pico zmienić na 8,2 pico. C405, ewentualnie zamontować trymer 4,10 pico. Oscylator, wymienić jeden kondensatorek w oscylatorze tylko na 12 pico, to jest C414 na 39 pico i to już jest najmniej roboty. Oscylator można zestroić tak jak jest tutaj podane, czyli 88, kręcimy cewko L405, 108 MHz, w pobliżu 108 MHz kręcimy kondensatorem nastawnym C412. I WC wzmacniacz stroimy też cewką niskie, a wysokie częstotliwości kondensatorem i oczywiście C405, a C405 go mogło tutaj nie być, no i nie było. I zamontowaliśmy, a to jest sprzęgający, ten o 403 to jest sprzęgający, ten 405. I zamontowaliśmy trymerek, ja tutaj wstawiłem 6,8 pico zamiast 8,2, ale za to trymerek większy, bo miałem do 20 pico. Wstawiłem większy trymerek, mniejszy sprzęgający i się udało zestroić pięknie cały szeroki zakres. No, a żeby się dobrać do tej głowicy, to trzeba było rozkręcić tą skalę. Trzeba zdjąć sznureczki, które są pod spodem. One są i tu, i tu, i na skali w koło pod spodem. Bez tego się nie dostaniemy od spodu głowicy, nie? A tu już jest efekt końcowy. Zdjąć to nie problem. Gorzej ją potem nałożyć, identycznie jak była, nie? Kurczę. Ja w tej chwili na razie mam rozkręcone, bo mam podłączony zasilacz, nie? Zapraszamy do godziny 18:00, to oczywiście i zaraz to skręcę. Od początku lecimy. Tutaj mamy UKF. Tutaj mamy naszą kreskę. Go.
tej godzinie również Ghost Town do 13 na pewno się pojawi. Kawałek antenki widać. W tej godzinie budy... No jest bardzo czułe radio. Co mu tutaj? Chciałem się pochwalić i coś jest nie halo. No i California Dream 51 lat temu. On nie wywrócił także. Ociepił anteną relacji po 14. Ten utwór też będzie ocieplający. Half Moon. Witam potem na rozwiązaniu Białego Stoku. Zjednoczonej Prawicy będzie Jacek Żak. Niż 179 Radio Maryja u mnie jest nie ostatni, nie? Ofiary krwawe. I tutaj jeszcze kawałek poza skalę. Szybko się kręci, to można przelecieć, wszystkie nawet nie zauważyć. Pozycja nie, no. W ramach Zjednoczonej Prawicy, która utoruje... Ale tak to fajnie, czysto odbiera. Zdaję pan sobie sprawę, że... Krótki odcinek, bo małe radyjko. Ale roboty było... O, godzina mamy 12 po drugiej, a o 6 rano się zajęłem tym radiem, nie? Nie licząc przerwy na kawę. Są różne.